Witajcie kochani, witam Was serdecznie na horoskopie tygodniowym od 11 do 17 marca bieżącego roku dla wszystkich znaków wodnych. Zaczniemy sobie od zodiakalnych rybek. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, może nie z każdym rezonować. Sprawdźcie sobie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można obliczyć, macie w opisie filmu. A teraz jak zwykle karty mam już potasowane, przełożymy je i już patrzymy, co tam u naszych rybek będzie w tym tygodniu. Poniedziałek. Maga. Wtorek. Mieczy. Środa. Królowa denarów. Czwartek. Dziewiątka kielichów. Piątek, 8 denarów, sobota, 3 cesarzowe, niedziela, 10 denarów. Dla czytania macie kartę 8 buław. Ogólnie zapowiada się piękny tydzień dla Was, kochani. Jeszcze tylko tu zerknę, czy nam się wszystko ładnie zmieściło. O, no tak, chyba wszystko ładnie widać. Okej. Zaczynamy. W poniedziałek macie kartę Maga. Bardzo ładna karta, ponieważ będziecie mieli siłę przebicia, zorganizowania każdej sprawy po swojej myśli. Macie do tego i talent, i niezbędne narzędzia, więc wszystkie sprawy tutaj powinny się poukładać po Waszej myśli. Co jeszcze? Karta Maga zwiastuje sprawom zawodowym, rozpoczęcie działalności gospodarczej, załatwianie spraw wszelakich dotyczących biznesu, pracy. Więc tutaj bym się naprawdę nie obawiała, ponieważ no, będziecie mieli tutaj wszystkie warunki do tego, żeby nawet nagiąć rzeczywistość do swoich planów. Tak? Więc bardzo fajna karta, bardzo przyjemny dzień, co niektórzy mogą intensywnie pobierać jakieś nauki, dokształcać się, rozwijać swoje umiejętności. Jest to karta, która mówi, że lubimy eksperymentować, chłonąć wiedzę. Jesteśmy bardzo zdolni, mamy taką naprawdę siłę przebicia, więc bardzo fajny dzień, nic nie powinno złego się wydarzyć. Wszystko będziecie mieli w tym dniu pod swoją kontrolą. I we wtorek mamy kartę Pazia Mieczy, która mówi w dalszym ciągu o rozwijaniu swojego intelektu. Jest to karta rozpoczynająca jakiś egzamin, jakieś kształcenie, naukę. Jest to też karta młodej osoby, dziecka z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, więc może tutaj będzie coś dotyczyło Waszego dziecka, może jakieś sprawy w szkole. Uważajcie na wszelakie plotki, pomówienia, a ktoś może Was obserwować z ukrycia, tak? Ktoś Was z bezpiecznej odległości obserwuje i może wyrabiać sobie jakieś zdanie tutaj na Wasz temat, więc też uważajcie, ale ogólnie jest to karta mówiąca, że będziecie się w tym dniu kierować intelektem, faktami,
będziecie wyjaśniać jakieś sprawy, być może będziecie mieli pomysł na ten dzień, na pewno w tym dniu, zanim podejmiecie jakąś decyzję, dobrze wszystko przemyślicie i będą to mądre decyzje, tak? Być może, mówię, to jest kontynuacja jakiegoś szkolenia, rozpoczęcie jakiejś nauki, zdawanie jakichś egzaminów. Coś związanego właśnie z intelektem, z myśleniem, rozważaniem, analizowaniem. Więc taki dzień powinien być też no, pod znakiem tutaj zastanawiania się, rozpracowywania jakichś spraw strategicznych, tak? W środę mamy kartę królowej denarów, więc w tym dniu możecie mieć do czynienia z kobietą 40-45 lat bądź starszą z trygonu ziemi, byk panna koziorożec. Ogólnie karta królowej denarów mówi o takim uporządkowanym dniu, tak? Wszystko będzie ok, wszystko będzie na swoim miejscu, bardzo dobre pieniądze, stabilne pieniądze, być może jakaś nowa praca, ci z Państwa, którzy tutaj poszukują, w ten wtorek może była jakaś rozmowa kwalifikacyjna, w środę już jakaś oferta pracy, stabilne finanse, stabilne pieniądze, może kupicie sobie coś ładnego, zadbacie o siebie w tym dniu, bo królowa denarów to jest taka poukładana kobieta, która lubi wszystko mieć, że tak powiem, na swoim miejscu, nie lubi bałaganu, nie lubi takiego rozgardiaszu w swoim życiu, więc w tym dniu no, na pewno sprawicie sobie jakąś niespodziankę albo los Wam sprawi jakąś niespodziankę, tak? Ogólnie karta bardzo spokojna, bardzo taka stabilna, głównie mówi o jakimś stałym przypływie gotówki, tak? Być może oczekujecie na jakieś pieniążki, więc no, będzie tutaj okazja do tego, żeby te pieniążki na konto wpłynęły. Lub realizacja jakichś właśnie swoich postanowień, coś może kupicie sobie ładnego. Tym bardziej, że w czwartek macie kartę dziewiątki kielichów, więc jest to karta mówiąca o takim, no, spełnianiu swoich zachcianek, tak? Zaspokojeniu swoich takich potrzeb emocjonalnych. Dziewięć kielichów jest to też karta takiego szczęśliwego singla, więc tutaj, no, jeżeli niektóre rybki są w stanie wolnym, to na pewno nie będziecie cierpieć z tego powodu, nie będziecie płakać, będziecie zadowoleni, niczego nie powinno Wam brakować. Być może, tak jak mówię, no, zrobicie sobie jakąś przyjemność, wyjdziecie do jakiejś fajnej knajpki, kupicie sobie coś ładnego, nie wiem, jakiś fryzjer, spa, kosmetyczka. Sprawianie ogólnie sobie przyjemności. Na pewno w tym dniu będziecie szczęśliwi, radośni, nikt nie powinien Wam popsuć humoru. I sami zadbacie o to, żebyście po prostu w tym dniu byli szczęśliwi. To jest taka karta samo zadowolenia z siebie, spełnienia swoich zachcianek, taka karta troszeczkę próżności. Jest Wam dobrze w takim stanie, jak jest, tak? Nic nie powinno tutaj zaważyć na tym dniu, żeby popsuć Wam humor. W piątek karta ósemki denarów. Skupicie się na pracy, skupicie się na realizacji jakiegoś projektu, będziecie analizować, zastanawiać się, przeglądać jakieś projekty, być może jakaś oferta pracy bardzo poważna, być może jakieś nadgodziny, być może dodatkowe jakieś zajęcie. Na pewno jest to karta, która mówi o tym, że jeżeli coś sobie zaplanujecie, to śmiało to zrealizujecie. Będą z tego bardzo fajne pieniądze, będziecie coś dopracowywać, analizować, podejmiecie na pewno słuszną i mądrą decyzję, jeżeli chodzi tutaj o finanse. Taka stabilna karta. Mówię, bardzo ładny macie tydzień, taki stabilny, spokojny, bez żadnych jakichś tutaj nagłych, nieoczekiwanych wydarzeń. Wszystko będzie się działo swoim torem, tak jak powinno, więc dla rybek naprawdę piękny, ciekawy tydzień. W sobotę macie kartę cesarzowej. Bardzo fajna karta, mówiąca o wszelkiej obfitości, mówiąca o takiej opiekuńczości wręcz, tak? Być może mama Was odwiedzi w tym dniu, być może poczujecie taką troskę, miłość, takie zainteresowanie swoją osobą w taki szczególny sposób, tak? Jak to matka się troszczy, może mama zadzwoni albo przyjedzie. Jest to bardzo kobieca karta, więc z kolei inne rybki mogą się w tym dniu czuć niezwykle atrakcyjnie, pięknie, kobieco, niczego Wam nie będzie brakować, będzie to taki wygodny dzień, w którym sobie odpoczniecie, zrelaksujecie się,
i będziecie mogli się tym dniem po prostu delektować, taki dzień tylko dla Was, tak? W którym będziecie czuły bezpieczeństwo, spokój i taką właśnie opiekę, tak? Którą gwarantuje karta cesarzowej. No i w niedzielę mamy piękną kartę dziesiątki denarów. Ogólnie karta mówi o takich finansach domowych, o zasileniu budżetu niezłym zastrzykiem gotówki. Ale jest to też karta rodziny, takiej rodziny wielopokoleniowej, więc w tym dniu też mogą być jakieś odwiedziny rodziców, dziadków, być może Wy gdzieś pojedziecie. Może ktoś do Was zadzwoni, ktoś Was odwiedzi, albo po prostu informacje do Was dotrą o jakichś grubych pieniądzach, które się dla Was szykują. Co niektórzy mogą tutaj liczyć na jakiś spadek, mogą być to jakieś pieniądze dotyczące sprzedaży nieruchomości bądź zakupu nieruchomości, działka, dom, mieszkanie. Na pewno bardzo fajna karta, która gwarantuje taki spokój odnośnie finansów dla całej rodziny, tak? Wy się nie musicie tutaj martwić o pieniądze, te pieniądze są, macie zapewniony byt materialny, no i taką wygodę, spokój, tak? Co przy karcie cesarzowej gwarantuje naprawdę takie bogactwo, taki dostatek, po prostu wygodę życia. Karta tła, macie 8 buław. 8 buław mówi o tym, że wszystkie sprawy szybko się potoczą po Waszej myśli, ale jest to też karta takiej aktywności. Będziecie w ruchu, będziecie działać, będziecie przemieszczać się. No na pewno nie usiedzicie spokojnie w jednym miejscu, tylko będziecie bardzo aktywni w tym tygodniu. Wszystko sprawnie, szybko ruszy do przodu. Wszelkie sprawy, które chcieliście pozałatwiać, na pewno będą pozałatwiane bardzo pozytywnie. Jest to też karta korespondencji, komunikacji, więc na pewno będziecie dużo rozmawiać, wymieniać właśnie korespondencje. Mogą to być jakieś listy polecone, jakieś maile. To jest też karta wszelkich takich portali randkowych, internetowych, więc może co niektórzy będą tam po internecie sobie sprawnie działać. Co jeszcze? Ogólnie karta szybkości działania, komunikatywności, telefonów, maili, SMS-owania. Będziecie w kontakcie z innymi ludźmi, tak? Na pewno nie będziecie w tym dniu odcięci, że tak powiem, aspołeczni, tylko no, coś będzie się działo, tak? Bardzo stabilny tydzień, bardzo fajny. Zobaczymy jeszcze, może karty chcą coś tutaj dopowiedzieć. Dopowiemy sobie tego pazia mieczy. Dopowiemy sobie tego pazia mieczy. O co tutaj chodzi z tym paziem mieczy? Chodzi o jakieś plotki, czy po prostu Wy będziecie się zajmować jakimiś szkoleniami, jakąś nauką. Oj, karty mi się tutaj rozsypały. Przepraszam Was bardzo. Może trzeba je jeszcze tutaj oczyścić. O, dobra. Proszę o jedną kartę radę. Ja zodiakalny ryb na tydzień od 11 do 17 marca. Karta śmierci, czyli zmiany, transformacja. Coś się będzie działo u Was w życiu, ale myślę, że to jest pozytywne. Przy takich kartach, jakie tutaj macie, możecie oczekiwać pozytywnych zmian, jakieś sprawy ruszą do przodu i zaczną się realizować, zmieniać po Waszej myśli. Karta całkowicie transformująca Was. Coś się kończy, zaczyna się coś lepszego, nowa droga przed Wami. I teraz jeszcze poproszę o piękną afirmację dla zodiakalnych rybek na miesiąc, na tydzień, przepraszam, od 11 do 17 marca. Już patrzymy, piękna afirmacja dla naszych rybek. Mam. No i tak jak podejrzewałam, chodzi tutaj o pracę. Proszę bardzo, tworzę cudowną nową pracę. Być może na początku tygodnia otworzycie sobie jakąś firmę, działalność gospodarczą i będziecie po prostu działać. I to Wam przyniesie bardzo duże pieniądze. Całkowicie otwieram się na nowe możliwości w pracy. Wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Zobaczcie, to co mówi karta maga. Macie talenty i zdolności twórcze, czyli możecie wykreować sobie taką rzeczywistość, jaką tylko chcecie. Jesteście magiem, jesteście osobą bardzo mądrą, bardzo zdolną i do tego mającą wszelkie możliwości, żeby zrealizować swoje plany.
Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham, a wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące, tak? Czyli kocham to miejsce, gdzie jestem szczęśliwa w tym miejscu, w którym pracuję i duże pieniądze zasilają mój budżet domowy. Kochani, przepiękna afirmacja. Pamiętajcie, żeby sobie afirmować takie piękne tutaj cytaty, ponieważ to naprawdę pomaga w realizacji swoich planów, swoich zamierzeń. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tego czytania i zapraszam do kolejnych cudownego tygodnia, moje wspaniałe rybki. Zapraszam do kolejnych czytań, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na tydzień od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może nie pasować do wszystkich. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie obliczyć, macie pod tym filmem. Teraz karty mam już potasowane i przechodzimy do czytania. Co tam u naszych skorpionów w tym tygodniu się wydarzy ciekawego? Już patrzymy. Poniedziałek. Poniedziałek. Trzy buławy. Ósemka mieczy. Środa. Król denarów. Czwartek. Mag. Piątek. Czwórka mieczy. Sobota. Osiem denarów. I niedziela. Sześć mieczy. W tle czytania macie kartę Pazia Buław. Przepraszam, kielichów. Pazia kielichów. Czy to wszystko widać? Ale chyba widać ładnie. No dobrze, kochani, zaczynamy. Poniedziałek, trzy buławy. Co niektórzy z Was będą planować jakąś podróż, planować rozpoczęcie jakiegoś przedsięwzięcia. Planować to też jest może źle powiedziane, Wy już podjęliście jakąś decyzję, Wy już coś zaplanowaliście i teraz oczekujecie pozytywnych efektów, tak? To jest karta mówiąca o takich dobrych widokach na przyszłość. To jest karta, która mówi o podróży, o poszukiwaniu jakiegoś pozytywnego rezultatu, wyjścia z jakiejś sytuacji. Ale to jest też karta dobrego biznesu. Karta mówiąca, że coś do Was idzie, coś bardzo pozytywnego. Podjęliście już wcześniej jakąś decyzję i teraz oczekujecie pozytywnych rezultatów. Ale tak jak mówię, co niektórzy mogą się zastanawiać nad podróżą, nad wyjazdem. We wtorek macie kartę ósemki mieczy, która mówi, że troszeczkę jesteście w kropce. Troszeczkę nie umiecie podjąć decyzji, myślicie intensywnie nad jakąś sytuacją i tak naprawdę nie widzicie rozwiązania, nie umiecie podjąć jakiejś decyzji, wpadliście w jakąś taką pułapkę własnych myśli, własnych takich analiz i nie wiecie, w którym kierunku podążać, nie wiecie, co macie zrobić, tak? Więc no, uwolnijcie się, że tak powiem, z takiego błędnego koła, ponieważ to jest Wasze takie tylko mylne postrzeganie rzeczywistości. Tak naprawdę
tą sytuację da się rozwiązać, tylko musicie podjąć odpowiednie kroki, musicie ruszyć się do przodu, zdjąć tą opaskę z oczu i zobaczycie, że świat wygląda zupełnie inaczej i że z każdej sytuacji jest wyjście i rozwiązanie. Musicie podjąć tą decyzję. Przestańcie tak myśleć, analizować wszystko, tylko po prostu zróbcie ten pierwszy krok do przodu. W środę macie kartę króla denarów. Król denarów, stała praca, taka stabilizacja finansowa, dobre źródło dochodów, bardzo dobrze płatna praca, być może jakieś niespodziewane pieniądze do Was dotrą. To jest też karta mówiąca, że możecie w tym dniu spotkać osobę z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec, 40 lat i wzwyż. To jest ktoś, kto ma jakieś wysokie stanowisko, wysoki autorytet, dobrą pracę, duże zasoby finansowe. Ktoś, kto wie, jak zarządzać pieniędzmi, więc być może jest to Wasz pracodawca, być może jest to ktoś znajomy. Na pewno ta osoba może Wam tutaj pomóc finansowo, ewentualnie zagwarantować jakieś stabilne pieniądze. Jeżeli chodzi o umowę o pracę, byłaby to stała umowa o pracę, ponieważ jest to karta ziemi, czyli takiej stabilizacji, coś, co jest stałe, tak? Nie podlega tutaj w żaden sposób żadnemu takiemu zachwianiu finansowemu. Dobre wynagrodzenie, jakieś pieniądze mogą wpłynąć do Was na konto, jakaś taka stabilizacja mocna finansowa, tak? Ewentualnie ktoś może Was tutaj wesprzeć finansowo. Ktoś, kto ma pieniądze, wie, jak nimi zarządzać, wysoką taką pozycję społeczną posiada. Dobrze, w czwartek mamy kartę maga. Karta rozpoczynająca jakąś działalność gospodarczą, otwieracie może swój biznes, ale to jest też karta mówiąca, że będziecie naginać troszeczkę rzeczywistość i realizować swoje marzenia. Jesteście osobami takimi bardzo mądrymi, chłoniecie wiedzę, lubicie się uczyć, macie silną wolę i wszelkie atrybuty, narzędzia, zdolności do tego, żeby tutaj wykreować sobie daną sytuację. Wszystkie plany, realizacje w tym dniu powinny Wam się udać. Wszystko będzie, że tak powiem, zaplanowane i dopięte na ostatni guzik według Waszej woli, tak? Troszeczkę możecie manipulować w niektórych sprawach, ale na pewno tutaj macie takie zdolności, taki talent do tego, żeby wybrnąć z każdej sytuacji i zrealizować swoje marzenia. Karta maga, karta realizacji swoich pragnień, karta uczenia się, karta właśnie rozpoczynania jakichś nowych przedsięwzięć, dająca nam możliwości, tak? Macie możliwości, chcecie się uczyć, chcecie eksperymentować, chcecie zaczynać coś od początku i macie wszystkie tutaj gotowe czynniki do tego, żeby coś nowego zacząć, tak? Czyli możecie w coś nowego wejść, bo jesteście na to w pełni gotowi, przygotowani i kochacie eksperymenty, tak? Kochacie się uczyć, więc coś nowego tutaj, co sobie zaplanowaliście, na pewno Wam się uda. I Wy pokierujecie całą sytuacją tak, żeby osiągnąć swój cel. W piątek widzę czwórkę mieczy, czyli co niektórzy z Was mogą w tym dniu sobie odpoczywać. Nie wiem, może dzień wolny od pracy, może wizyta u lekarza, może udacie się na jakieś rehabilitacje, masaże, dzień odpoczynku, dzień zwolnienia tempa troszeczkę, przestaniecie myśleć, przestaniecie planować. Chcecie mieć ten dzień tylko dla siebie, pobyć sami ze sobą, ze swoimi myślami. Dzień medytacji, dzień modlitwy, dzień odpoczynku. Może wizyta u lekarza, co niektórzy z Was, planowanie wyjazdu do sanatorium, tak? Dzień relaksu, dzień spokoju, dzień wyciszenia wszystkich spraw. Wy po prostu odpoczywacie w tym dniu, tak? Zostawiacie wszystkie sprawy i musicie po prostu odpocząć, odreagować. W sobotę ósemka denarów.
Karta pracy, karta skupienia się na pracy, na finansach. Będziecie coś liczyć, analizować, rozważać, być może jakaś nowa oferta pracy, być może jakieś nadgodziny, dodatkowa praca, dodatkowe zajęcie weźmiecie do domu, ale na pewno gwarantująca Wam takie bezpieczne finanse. Posiedzicie troszeczkę nad tymi papierami, troszeczkę może będziecie musieli się pogłowić, przeanalizować co nieco, ale za to będzie sowita zapłata, więc takie konkretne tutaj pieniądze. Praca, praca i jeszcze raz praca. W tym dniu naprawdę będziecie się skupiać na pracy, na finansach. I niedziela. W niedzielę mamy szóstkę mieczy. Planowanie wyjazdu, planowanie podróży, przeprowadzki, planowanie zmiany miejsca, nowa podróż jakaś, gdzieś może będziecie się przenosić, być może jakiś wyjazd zagraniczny, jakaś wycieczka, ale dopiero to są plany. Dopiero w Waszej głowie coś tam, jakiś pomysł zaświtał i będziecie go analizować i pomału wdrażać w swoje życie, tak? Karta podróży. Szóstka mieczy jest to też karta ucieczki bądź izolacja od jakichś spraw, które z Was już męczą, które, że tak powiem, przerysowały się w Waszym życiu, już jest tego za dużo, jest Wam z tym niewygodnie i po prostu myślicie nad zmianami, o nowym kierunku, czy to zawodowym, czy to życiowym, tak? Ale jest to też karta mówiąca o pozytywnych oczywiście rozwiązaniach, ponieważ uciekacie od tego, co jest niekorzystne, a planujecie zmiany na nowe, na lepsze. W tle czytania macie kartę Pazia Kielichów. Paź Kielichów, karta nowego uczucia, nowej miłości, ale karta też takiej przewrażliwości. Możecie być troszeczkę w tym tygodniu rozchwiani emocjonalnie i tak jakbyście się bali podjąć jakiejś decyzji, troszeczkę będziecie zbyt emocjonalnie podchodzić do każdej sprawy. Być może nacisk będzie miała tutaj ta ósemka mieczy, która mówi, że tak naprawdę boicie się zaryzykować, boicie się podjąć jakąś decyzję, tak naprawdę nie wiecie, co macie robić. Jesteście w potrzasku i nie widzicie sensu, nie widzicie rozwiązania, nie widzicie możliwości ruchu. I dlatego ten paź kielichów mówi, żebyście może tak emocjonalnie do spraw nie podchodzili, tylko bardziej na trzeźwo, że tak powiem w cudzysłowie, żeby ten umysł jednak pracował na najwyższych obrotach i nie kierujcie się we wszystkich sprawach, we wszystkich decyzjach właśnie emocjami, uczuciami, sercem, tylko po prostu takim chłodnym intelektem. Co jeszcze? Karta zwiastuje młodą osobę z trygonu wody, ryby, skorpion lub rak. Ale raczej bym mówiła tutaj, że to jest Wasza energia, tak? I pamiętajcie, żeby zbyt emocjonalnie, zbyt wrażliwo nie podchodzić do każdej sprawy, tylko czasami troszeczkę chłodno ją przeanalizować, tak? Bo takie przewrażliwienie, rozemocjonowanie czasami może Wam zaszkodzić. Zbyt dużo rzeczy możecie brać emocjonalnie do siebie i później mogą być takie zmiany nastroju, że raz będziecie szczęśliwi, zadowoleni, a raz może po prostu łezka popłynąć po policzku, więc unikajcie takich rozemocjonowanych sytuacji. Nie bierzcie wszystkiego, kochane skorpiony, do siebie. Teraz zobaczymy, jaka jest karta rada na ten tydzień od Tarota. Proszę o kartę radę na tydzień od 11 do 17 marca. 6 denarów, kochani, czyli widzicie, zachowajcie równowagę. Zachowajcie równowagę w dawaniu i braniu. Zachowajcie równowagę finansową. Zachowajcie taką równowagę, żeby tyle samo, ile dajecie, tyle samo do Was wracało, tak? Żeby gdzieś nie przekombinować w jedną ze stron. I teraz piękna afirmacja dla naszych skorpionków. Proszę o piękną afirmację. Zobaczcie, jak pięknie wyrażam swoją kreatywność. Kurczę, troszeczkę mam tutaj z tą lampką coś nie tak. O, może teraz będzie widać, tak. I już czytamy. Moje niepowtarzalne talenty i zdolności twórcze przenikają moją duszę. Widzicie? O tych talentach mówi mag.
a ich ekspresja jest niezwykle satysfakcjonująca. Moja kreatywność jest zawsze mile widziana. Kochani, bądźcie kreatywni, kreujcie swoje życie tak, żeby spełniały się wszystkie Wasze marzenia, wszystkie Wasze plany, żeby się realizowały po Waszej myśli. I nie pozwólcie, żeby nikt ani nic nie popsuło tych Waszych zamierzeń. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. I cóż, życzę Wam wspaniałego tygodnia, dużo radości, spełnienia marzeń, obfitości. Pozdrawiam Was mocno, serdecznie i zapraszam do kolejnych czytań. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Was do tygodniowej prognozy z kart Tarota od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może współgrać, rezonować. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mamy potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych raczków w tym tygodniu ciekawego będzie się działo. Poniedziałek. 8 denarów. Wtorek. 5 denarów. Środa. As mieczy. Czwartek. Diabeł. Piątek. Księżyc. Sobota. 8 głów. Niedziela. 10 mieczy. W tle czytania macie kartę rycerza kielichów. No dobrze, moi kochani. To zaczynamy. Poniedziałek, 8 denarów. Skupicie się w tym dniu na pracy. Dopracowywaniu jakichś planów, szczegółów, jakichś spraw, podjętych decyzji. Będziecie analizować, rozpisywać się, przeliczać, czy Wam się to opłaca, czy nie. Co niektórzy z Was mogą w tym dniu znaleźć pracę? Zastanawiać się będziecie nad tą ofertą, czy ją przyjąć, czy nie. Co niektórzy mogą jakieś papierki dodatkowe wziąć do domu, albo zostać po godzinach, wziąć jakieś nadgodziny, dodatkowe zajęcie. Karta zastanawiania się nad tym wszystkim, karta analizowania, dopracowywania szczegółów, skoncentrowania się tylko i wyłącznie na finansach, na pracy. Coś będziecie tutaj szczegółowo dopracowywać, będziecie się starali, żeby to w tym dniu bardzo fajnie wypadło, żebyście wszystko dopięli na ostatni guzik, wywiązali się z jakiegoś zobowiązania, za które będzie sowita nagroda, wypłata. Co niektórzy w tym dniu mogą się spodziewać jakiegoś większego przepływu gotówki, być może premia, być może wypłata, być może jakieś parę groszy wejdzie Wam na konto. We wtorek karta cesarza. Cesarz, władza, autorytet, asertywność, stanowczość. Jest to karta zodiakalnego barana. Karta osoby, która jest na jakimś wysokim stanowisku. Karta osoby o niezwykłym autorytecie.
takim władczym, bardzo mądrym. Co więcej, cesarz jest to karta odpowiedzialności, kompetencji, ale to też może być osoba z jakiegoś urzędu. To jest siła, to jest bezkompromisowość, to jest respekt przed tą osobą. No nie wiem, w tym dniu będziecie może mieli do czynienia z własnym szefem, co niektóre raki mogą aplikować na wyższe stanowisko, awansować. Inne z kolei mogą mieć jakąś rozmowę poważną ze swoim pracodawcą, z tego względu, ponieważ w środę mamy asa mieczy. As mieczy, bolesne odcięcie od jakichś spraw, które były niewyjaśnione, które Was męczyły, z pozytywnym rezultatem. Coś się oczyści, coś się wyjaśni, odetniecie się od jakiejś chorej sytuacji. Być może odejdziecie od pracy, która Was męczyła, która nie dawała Wam satysfakcji finansowej, w której źle się działo. Być może ktoś Was wykorzystywał, być może ten cesarz. Co jeszcze? As mówi o początku, poprzez odcięcie, poprzez odseparowanie się od jakiejś sytuacji, tak? Ale to jest wielka inteligencja, kierowanie się faktami, obiektywizmem, coś będziecie analizować. Karta rozmowy kwalifikacyjnej, karta rozmowy o umowę, o pracę, tak? Być może będziecie tutaj zaproszeni na rozmowę o pracę. As mieczy, zwycięstwo prawdy, jakaś prawda wyjdzie na jaw, coś będziecie wyjaśniać. Będziecie w tym dniu naprawdę bardzo, bardzo tacy inteligentni, oczytani, mądrzy. Będziecie się kierować swoim intelektem i będziecie chcieli wyjaśnić wszystkie sprawy. Może jakieś rozmowy w urzędach, może, tak jak powiedziałam wcześniej, rozmowa o pracę. Kierowanie się intelektem, planowanie studiowania, rozpoczęcie nauki. Wszelka mądrość, obiektywizm, kierowanie się faktami, tak? Więc w tym dniu, moi kochani, no, będziecie naprawdę intensywnie myśleć, wyjaśniać jakieś sprawy, jakieś sytuacje. W czwartek nerwówka, jakieś spięcia. I myślę, że to jest to związane właśnie z tą środą, z tą taką prawdą, wyjaśnianiem jakichś spraw, jakimiś rozmowami poważnymi. Uważajcie, żebyście się nie dali zmanipulować. Uważajcie, żeby ktoś nie manipulował Wami. Żebyście się nie czuli zobowiązani, żebyście się nie czuli przywiązani do jakiejś sprawy czy do jakiejś sytuacji. Tacy zniewoleni, żeby ktoś nie próbował Was tutaj zaszachować, wprowadzić w taki kozi róg, z którego nie ma wyjścia, tak? Diabeł to są manipulacje, to są kłamstwa, to są oszczerstwa, oszustwa. Nerwowość, uzależnienia od spraw, od ludzi, od sytuacji. Uważajcie, żeby ktoś tutaj nie nadużył jakiejś swojej, nie wiem, może tej władzy, tak jak ten szef tutaj, ten cesarz, tak? Uważajcie, bo ktoś może będzie chciał Was szantażować, stawiać sprawy tak, żeby dla niego było dobrze, a dla Was niekoniecznie, tak? Być może ktoś chce Was wykorzystać, oszukać. Nie dajcie się. Nie dajcie się, jeżeli, kochani, szukacie pracy, bo tak mi się wydaje, że będzie tutaj chodziło o pracę. Sprawdzajcie umowy, czytajcie wszystko drobnym druczkiem, sprawdzajcie wszystko dokładnie, żeby ktoś nie chciał Was tutaj wykorzystać, zmanipulować. Diabeł mówi o nieszczerych intencjach, o nielegalnych umowach, nielegalnych interesach, nielegalnych pieniądzach. Być może jakaś praca na czarno, być może ten szef, który będzie chciał Was zatrudnić, niekoniecznie będzie chciał od razu z Wami, że tak powiem, podpisać tą prawdziwą umowę, zarejestrować Was, ubezpieczyć. Będzie chciał na razie Was wykorzystać, no i zatrudnić być może na czarno, więc kochani, wystrzegajcie się tego. W piątek, kontynuacja jakby tej sytuacji, jakieś sprawy niewyjaśnione, coś jest przed Wami zatajone, coś ukryte, sprawa ma jakieś drugie dno. Pamiętajcie, żebyście w tym dniu kierowali się swoją intuicją i nie dali się po prostu wykorzystać, nie dali się emocjonalnie jakoś złamać, żebyście się w tym dniu nie smucili, nie martwili, po prostu bądźcie mądrymi osobami, tak?
żebyście nie dali się tutaj wykolejować, bo ktoś po prostu tutaj może was, przez to, że ma władzę, autorytet, pieniądze, stanowisko wysokie, może po prostu w jakiś sposób was szantażować, czy emocjonalnie, czy właśnie prawnie, że na razie no, obieca wam jakieś pieniądze, ale nie będzie to czyste, nie będzie to zgodne z literą prawa, tak? Więc w piątek w dalszym ciągu jesteście tutaj w takiej iluzji. Księżyc. Karta zodiakalnych ryb, więc być może tutaj ktoś właśnie ze środowiska jest pod takiego znaku i będzie tutaj, no, chciał wami jakoś manipulować, tak? Jakieś kłamstewka, jakieś takie iluzje, wiążące się z tym smutek, ale też ukryty podstęp, więc nie dajcie się, moi kochani. A tak z innej beczki zwracajcie uwagę na swoje sny, na swoje przeczucia, na swoją w tym dniu wyostrzoną intuicję, co niektóre panie spod znaku raka mogą w tym dniu zajść w ciąży, bo jest to też karta zwiastująca ciążę, płodność, więc w tym dniu, zwłaszcza przy ósemce buław, mogą się zadziać właśnie takie sprawy prowadzące do zapłodnienia. W sobotę, ósemka buław, karta aktywności, karta ruchu, karta szybkiego załatwienia spraw, coś będzie się działo i to ostro wokół was. Dużo informacji, maili, korespondencji, telefonów, rozmowy z ludźmi, podróżowanie, przemieszczanie się. No, na pewno w tym dniu będziecie bardzo aktywni. No, ciężko będzie wam, że tak powiem, usiąść na chwilę i złapać oddech. Będzie dzień bardzo taki mobilny, aktywny, bardzo taki dynamiczny, tak? Ale jakiś postęp, jakieś nowości, może dotrą do was jakieś tutaj informacje. No i co mamy w niedzielę? Dziesiątka mieczy. No coś was przybiło, jakieś informacje, być może te myśli takie, czy będzie w tej pracy dobrze, czy nie, czy dana sytuacja pozytywnie się rozwiąże. Kochani, pocieszające jest w tym to, że jest to ostatnia karta mówiąca o złych sprawach, o złych sytuacjach, o złym komforcie emocjonalnym, może nie emocjonalnym, intelektualnym, o tych złych myślach. To już jest koniec. Już gorzej być nie może, jakieś sprawy się dokończą, jakieś złe sprawy będą miały swój finisz i teraz czeka przed wami tylko coś dobrego. Coś nowego zacznie się dziać, coś pozytywnego, więc te takie sytuacje, które was tutaj naprawdę mocno, ale to mocno zdenerwowały, w których czuliście się bezsilnie, może poświęciliście się dla kogoś, tak? Ktoś wam tutaj zadał taki cios z plecy, czuliście się bezsilni, przegrani, myśleliście o tym intensywnie, coś was dobiło, jakaś zła sprawa, to się już kończy. To już jest koniec, po prostu koniec. Więc być może odejdziecie od tej niekorzystnej tutaj dla was sytuacji. No jest to czytanie ogólne, musicie tutaj dopasować do swoich spraw życiowych. Każdy już będzie wiedział, o co tutaj chodzi, ale najfajniejsze jest to, że to już jest koniec. Ja zaraz dociągnę karty, zaraz dopytam być może o tego diabła i o tego asa mieczy, o co tutaj chodzi, ten księżyc, no jakieś niejasne sytuacje, jakieś takie niezgodne z literą prawa, jakieś manipulacje, takie no niefajne zagrania. W tle czytania macie rycerza kielichów, a rycerz kielichów zapowiada dobre wiadomości, zapowiada nową miłość, to jest ktoś z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, więc to będziecie w swojej energii. Pamiętajcie, żeby nie dać się tutaj dobić w całej tej sytuacji. Pamiętajcie, że macie dookoła dobrych przyjaciół, którzy zawsze mogą wam pomóc. Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I ja myślę, że ten rycerz kielichów po prostu zwiastuje nowy, lepszy początek, tak? Będziecie w tym dniu kreatywni. W tym tygodniu, tak? Będziecie mieli wyobraźnię, będziecie umieli oderwać się od spraw codziennych. I to wszystko zwiastuje właśnie nowe, pozytywne wiadomości, bądź, no mówię, jakąś miłość, zakochanie, ale raczej kierowałabym się tutaj takimi pozytywnymi emocjami w tych może niefajnych tutaj sytuacjach, że jednak uda wam się być sobą w tym wszystkim, tak? Nikt nie pozwolicie na to, żeby ktoś właśnie wami tutaj manipulował, kierował wami, żebyście byli zależni od kogoś, tak? Bądź uzależnieni.
Dociągniemy sobie kartę, zobaczymy tego asa mieczy. Co dotyczy ten as mieczy? Jakiej sprawy? Śmierć, kochani, czyli jakiejś zmiany. Podejrzewam, że będziecie chcieli odejść od tej złej pracy, takiej no nie na jasnych, niefajnych dla Was korzystnych warunkach. I po prostu, no nie wiem, albo złożycie umowę o rezygnacji, albo po prostu oświadczycie swojemu szefowi, że jednak nie, że jednak chcecie zmiany i po prostu szukacie dalej, bo ta praca Wam nie odpowiada. Karta diabła. Karta diabła to jest zodiakalny koziorożec. Być może jest to osoba, która w pracy może Wam tutaj chce podłożyć nogę. Albo tak, jak powiedziałam wcześniej, no, ten cesarz uważa, że no, Wy sobie bez niego nie poradzicie i manipuluje tam tą sytuacją. Chce Was od siebie uzależnić. 10 dynarów. Kochani, chodzi o jakieś pieniądze. O duże pieniądze. O takie pieniądze, które po prostu wpływałyby do budżetu Waszego domowego, tak? Czyli po prostu praca, utrzymanie rodziny. Więc tutaj uważajcie na te duże pieniądze, bo ktoś może Wam obiecywać gruszki na wierzbie, że będziecie tyle zarabiać, będziecie robić takie kokosy, ale przy karcie diabła są to duże, nielegalne pieniądze, tak? Więc uważajcie, kochani, żeby nikt Wam w tym tygodniu nie zaproponował jakichś podejrzanych interesów, które później mogą Wam się odbić czkawką, bo może być też tak, że skończy się na obiecankach, a tych pieniędzy w gruncie rzeczy nigdy nie zobaczycie, albo będziecie mieli może później problemy przez to, tak? Proszę o wyjaśnienie karty księżyca. Karta księżyca. Zobaczcie, kochani, szóstka dynarów. Karta równowagi w dawaniu i braniu, tak? Czyli moi kochani, jakieś sprawy mogą być niejasne, nie dajcie się oszukać, jeżeli Wasz szef proponuje Wam jakąś pracę, pamiętajcie, żeby wywiązywał się z wypłaty, tak? Żeby ofiarował Wam te pieniądze. Jakieś sprawy niejasne związane z podwyżką, z pensją, z jakimiś tutaj rozliczeniami, więc ktoś może chcieć Was oszukać. Nie dajcie się, moi kochani, bądźcie czujni. I dziesiątka mieczy. Umiarkowanie. Moi kochani, umiarkowanie, czyli spokój. Pogodzicie wszystkie sprawy, wszystkie sytuacje i wreszcie równowaga zagości w Waszym życiu. Karta umiarkowania jest to karta zodiakalnego strzelca. I teraz tak. Ten szef być może Was tutaj oszukuje, może nie chce Wam wypłacić tego wynagrodzenia, tak? Coś przed Wami zataja, coś ukrywa, manipuluje Wami. Ale, moi kochani, dojdzie wreszcie to do skutku. Karta umiarkowania mówi, że coś może się przeciągać, że rezultat oczekiwanej sytuacji, załatwienia jakiejś sprawy, on dojdzie do skutku, ale w innym terminie. Coś się po prostu przesunie, tak? Jest to taka zwłoka w osiągnięciu celu, ale ogólnie karta spokoju, karta cierpliwości i takiej samokontroli. Więc moi kochani, pamiętajcie, nie bójcie się tej dziesiątki mieczy. Gorzej już być nie będzie, tylko będzie lepiej po tej karcie. To już jest koniec Waszych stresów, Waszych takich złych myśli, złych sytuacji. Już po prostu gorzej być nie może i nie będzie. To już jest koniec, to jest karta bramy. Dobrze, jaka karta rada na ten tydzień dla naszych radców? Zobaczcie, wypadł pustelnik. Karta eremity, tak zwanego pustelnika. Wyizolujcie się troszeczkę, wyobcujcie, pobądźcie sami ze swoimi myślami, bo prawda i mądrość jest w samych Was. Wy jesteście już tak osobami doświadczonymi przez życie, macie doświadczenia, macie mądrość, macie, że tak powiem, wydeptanych tyle ścieżek, że Wy już będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Pustelnik, karta takiego odizolowania się od innych i pobycia samemu ze sobą, ze swoimi myślami. Karta zodiakalnej panny. Karta ostrożności, zastanowienia się, trzymania swoich planów w sekrecie.
takich doświadczeń życiowych i trochę aspołeczności, czyli pobądźcie sami ze sobą, nie słuchajcie doradców, nie słuchajcie środowiska, bo oni czasami w cudzysłowie mogą Wam doradzić, tylko po prostu znajdźcie rozwiązanie i tą mądrość w sobie, tak? We własnym ja. I teraz poproszę o piękną afirmację na ten tydzień dla naszych raczków. Mam. Spełniam się dzięki temu, co robię. Każda chwila jest dla mnie wyjątkowa, gdyż podążam za głosem instynktu i słucham własnego serca. Żyję w zgodzie z własnym światłem. Kochani, czy to nie jest to światło, które niesie pustelnik? To własne Wasze światło. Własna Wasza mądrość. Nie słuchajcie się mądrych doradców, w cudzysłowie, bo Wy jesteście bardzo mądrymi osobami, bardzo takimi wyczulonymi na instynkty, na przeczucia i Wy doskonale wiecie, jaką ścieżką we własnym życiu macie podążać. I róbcie tak, jak Wam nakazuje intuicja, Wasze własne wnętrze, tak? Zobaczcie, jak karty współgrają. Macie zaufać sobie, nikomu innemu. Sobie i żyć w zgodzie z własnym światłem. Tym światłem, które niesie ten pustelnik, tak? Moje kochane raczki, życzę Wam wspaniałego tygodnia. Życzę Wam, żeby wszystkie niejasne sytuacje oświetliło słoneczko, żeby się wyjaśniły, rozjaśniły, pozałatwiały zgodnie z Waszym planem, zgodnie z Waszą intuicją. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Obejrzyjcie filmik odnośnie tego znaku, bo tam mogą być jakieś dodatkowe informacje, być może, które tutaj nie rozjaśniły wszystkich spraw i sytuacji. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.